Zapewne nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale jeśli korzystacie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem, sprawiacie takie samo zagrożenie jak kierowca, który ma promil alkoholu we krwi lub taki, który nie spał od 20 godzin. Żeby sprawdzić, jak używanie telefonu komórkowego wpływa na zachowanie zarówno kierowcy, jak i auta, wybrałem się na autodrom w Poznaniu. Szacunki Instytutu Transportu Samochodowego wskazują, że co czwarty wypadek na polskich drogach jest spowodowany właśnie przez używanie telefonu komórkowego za kierownicą. Jeśli to do Was nie przemawia, to warto wspomnieć, że w 2017 roku policja wystawiła 100 tysięcy mandatów właśnie za używanie telefonu za kółkiem. Kierowcy otrzymują wtedy 200 zł mandatu karnego i dodatkowe 5 punktów. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak duże zagrożenie wynika z korzystania z telefonu komórkowego w trakcie jazdy. Bardzo często spotykamy kierowców, którzy nie tylko kuszą się o rozmowę telefoniczną, ale również o pisanie SMS-ów czy korzystanie z mediów społecznościowych w trakcie jazdy. Oderwanie wzroku na 5 sekund z naszej drogi jazdy, bo tyle mniej więcej trwa skorzystanie z naszego telefonu komórkowego, zabiera nam przy 100 km na godzinę 150 metrów drogi. Przez te 150 metrów nie będziemy w stanie zareagować na niebezpieczeństwa, które na tej drodze możemy napotkać. Zwracajmy na to uwagę, że poza tym, że nie będziemy w stanie zareagować na jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli już na to niebezpieczeństwo zareagujemy, będziemy w jednej ręce trzymać telefon komórkowy, a jedną ręką w sytuacji awaryjnej będzie nam bardzo trudno opanować auto, na przykład w przypadku poślizgu. Sharpak to bardzo ciekawe urządzenie, które pozwoli mi pokazać Wam, jak zachowa się auto podczas niespodziewanego poślizgu. Najpierw wjedziemy z dużą prędkością i zobaczymy, czy uda mi się opanować auto. Wpadam w poślizg, wyprowadzam auto bez najmniejszego problemu. Wezmę swoją komórkę, napiszę do mamy, że ją kocham i... Raczej ciężko jest mi opanować auto, pisząc jednocześnie SMS-a. Drugą przygotowaną przez nas próbą jest kurtyna wodna, która może jest nieco mniej spektakularna, ale doskonale pokaże, jak szybko jesteśmy w stanie zareagować na pojawiającą się znikąd przeszkodę, gdy używamy telefonu komórkowego. Widzę pierwszą kurtynę, omijam bez problemu, widzę drugą kurtynę, omijam bez problemu i widzę nawet trzecią kurtynę, omijam bez najmniejszego problemu. A teraz będę wykorzystywał telefon komórkowy. 40 na godzinę i piszemy SMS-a. Nie. Tej wiadomości już bym chyba nie dokończył. Innym, nie mniej ważnym testem, choć nieco mniej spektakularnym, trzeba przyznać, jest najzwyklejszy slalom, który pokaże nam, jak wygląda kontrola auta, gdzie używamy jednej dłoni, a drugą sterujemy czymś na telefonie, a jak używamy dwóch. I teraz wjeżdżam do pochołku mniej niż 40 na godzinę, nie ma żadnego problemu, pełna kontrola nad autem. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Nieco inaczej ma się sprawa, gdy używacie telefonu komórkowego. Teraz pokażę Wam, jak wygląda przejazd przez slalom, trzymając komórkę, bo tak naprawdę ciężko mówić o pisaniu czegokolwiek, jadąc około 40 na godzinę, kontrolując auto jedną ręką. Już mam problemy z kręceniem i nawet nie jestem w stanie się skupić na tym, co jest na telefonie, także lepiej zostawcie ten telefon w podłokietniku albo gdziekolwiek i zajmijcie się tym, co jest na drodze. Jako kierowca podejmuję od 8 do 12 decyzji na każdy przejechany kilometr. Gdy rozmawiam przez telefon, jedna z tych decyzji może okazać się zła. Wypada się więc zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w najprostszy system głośno mówiący, którego koszt tak naprawdę wynosi tyle, ile przeciętny mandat.